Witajcie, kochani, w kolejnym dniu robimy ciasto piernik. Troszkę zmodyfikowane przeze mnie, ponieważ mam za mało oleju, więc stwierdziłam, że rozpuszczę masło. Nie dodam miodu i zamiast kefiru dodam jogurt naturalny. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie w porządku. Zobaczymy. No dobra, bierzemy się za robotę. Ja Was tutaj zaraz jakoś ustawię przy stole i mam nadzieję, że będziecie wszystko świetnie widzieć. Zaczęłam robić i nie włączyłam kamery. No nic, to było 5 żółtek, nie, 5 jajek całych i 1,5 szklanki cukru, ale tego drobnego do wypieków. I teraz to miksujemy, aż ubijemy na taki biały, śnieżny puch. Widzicie, ale się skupiłam. Upite mamy jajka z cukrem, teraz dodajemy, powinno być szklanka oleju, oleju tak jak mówiłam nie mam, więc dodam rozpuszczone masło. Tomek, masz tą zupę dla niego. Niech on se zje. Macie. Tak, Wojtuś już był głodny, więc już trzeba było mu dać. Bierzemy teraz 2 szklanki mąki. Ogólnie szklanek mąki będzie więcej, bo będzie 4 szklanki. Tu mam zwykłą mąkę. Nie wiem, czy to była ona, była szymanowska. Nie wiem, czy u Was taka jest, ale ja zazwyczaj jaką mam, tak udaję. 1 szklanka, 2 szklanka, zaraz będzie, tak, Wojtek tam płakał, bo on już jest przecież głodny i śpiący, więc już tam zupkę je. I 2 szklanka mąki. Lecimy teraz z pozostałymi składnikami, czyli tak, 2 łyżeczki sody oczyszczonej. Jedna. Druga. Przyprawa do piernika, nie mam wpisanego ile. Ale myślę, że już sypnę tą resztkę. Ile to by było? 1, 2. No powiedzmy taką już resztkę mam. Już
Jeszcze ze świąt nie została. W przepisie nie ma cukru waniliowego, ale łyżeczkę sobie dodam. Cukier waniliowy. Teraz kakałko. 4 łyżki. 4 łyżki. Wiecie co, mój mąż uwielbia, jak ja piekę, a potem to chodzi tylko i zmywa. Jedna łyżka, druga łyżka, no powiedzmy, to takie ze 3 łyżki miałam. Więc musimy jeszcze dobrać. I jeszcze jakąś taką jedną łyżkę rzucę, żeby było bardziej aromatyczne i mocno czekoladowe. Nie przejmujcie się płaczem, że Wojtek tam płacze. Ale powiedziałam. Ale on tak ma. On tak ma. Bo jest zmęczony. Tak. On wiecznie jest zmęczony. Więc niestety. Co, Krystian? Nic. A powiedz, Krystian, jak tam twoje lekcje? Tu wszyscy będą słuchać teraz. Nie. Nie. Kończę. Kończysz? No, ty potem. Kończysz ostatni sezon. Matematyki, muszę kiedyś kończyć 2 zadania, tam do zeszytu mam i nie wiem co jeszcze, ponieważ tam jak mówię, że mam tylko 2 zadania do zeszytu. A nie, czy mam coś jeszcze w książce. I jeszcze. Robisz? Czysteczko. Takie pyszne. Nagrywasz? Tak, nagrywam czysteczko. W ogóle się nagrywa, bo nawet nie pamiętam. Jen daje śliwkę. Takie porządne, 3 kopice, żeby było czuć. Nagrywa się jeszcze. 3. A to tej stronie się pokazują sekundy. Ja się, że ten obok tego. Bo u mnie się te same sekundy widzi, to oznacza, że nie widzi. Tak. Nie będziemy żałować, dałam więcej dżemu. Teraz to wszystko wymieszamy. Dobra, 4 ma być mąki. Szklanki, więc dodajemy jeszcze 2 szklanki. Trzecia. Ten ja sobie trochę wymieszam, bo potem to wszystko mi się podniesie do góry i będzie mi fruwać. Fruwać. Mąka będzie mi fruwać. I jeszcze jedna jeszcze jedna szklanka. Oczywiście przepis, tak jak mówiłem, dostaniecie wszystko na dole. W opisie. Jak Wam będzie się podobało, to miło mi będzie, jak zalajkujecie.
jak dostaniecie, zostawicie komentarz, subskrypcję. W miarę moich możliwości staram się regularnie coś nagrywać, no ale czasami jest tak, a nie inaczej. I po prostu zajmuję się tym, co po prostu wiem, że muszę, bo i tak mnie nie ominie. I ostatnim naszym składnikiem, który musimy dodać, jest szklanka mleka. I to wszystko będziemy piec przez godzinę w 180 stopniach. Ja to robię na taką dużą blachę. Pierwszy raz jak robiłam to... Pierwszy raz to robiłam to, powiem wam, że świetnie mi wyrosło. I przekładałam to. Rozcięłam na dwa placki. Nie, na trzy placki rozcięłam, czyli tak. I na pierwszy placek położyłam, było wtedy ciasto, na to warstwa dżemu przykryte długą warstwą ciasta. Na to zrobiłam krem, taki mleczny, ale to z mleka w proszku. I na to przykryłam ostatnią warstwą placka i polewa czekoladowa. Ale polewa czekoladowa muszę jakoś znaleźć lepszą, bo to, co mam, to ostatnio mi się tak nie trzyma mi się tylko od tego ciasta, tylko odkleja mi się od tego ciasta taka płachta i nie wiem, o co chodzi. No ale nic, dobra. Robimy ostatni składnik. Teraz pakujemy ciasto na blachę wyłożoną papierem 180 stopni bez termobiegu, bo nie posiadam, około godziny. Przekładać raczej nie mam w planach przekładać, tylko polać polewą czekoladową i szukam jakiegoś fajnego przepisu na polewę czekoladową. Później wam pokażę co i jak. Będzie się piekło przez godzinkę. A to już upieczony, wystudzony i oblany czekoladą nasz piernik. Mocno mi dzisiaj nie wyrósł, no ale tak jak widzicie, jest spora górka. Mam nadzieję, że będzie smaczny, bo jeszcze nie próbowaliśmy. Na razie czekamy, aż zrobimy sobie kawusię i ukroimy po kawałeczku. Jak wam się podobało, to zapraszam na lajki, suby i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!